да? Гладкий повечер. И с другой стороны. Chwilą zrobione, poupychane, a później opalone. Siewo. Stopił. A dno można wyjąć tak. I drugie tak samo. Jak będzie potrzebny przeczyszczenie, to wstawicie. No, można dać siatkę. Lotki. Trzy. Generalnie za wysoko, ale o 5 cm się pomyli. Wyjmuję gaz, a wszystko ma być dociśnięte. Nóżki są z tej strony, ponieważ na zimę będzie ocieplenie, szczadny włókniny. Tu obite, od środka, narzucona słoma i będzie ocieplone. Dobra, a teraz daszek zrobiłem dwa. Nie będzie za bardzo jak wrzucić na zimę ocieplenie, ale jest
potrzebne. Za duże, bo to jest grubo. 5 cm. O, jak to wygląda. I teraz tak, następny będzie ul korpusowy, czyli tak jak jest na jednej stronie busza rysunki i on to chyba opisuje, że jest dotąd krótki rozbarszaj, a później jest nadstawka na dole czerwi, a na górze jest część miodna. Będę miał dwa takie, następne dwa, o, tamten jest mój, i następne dwa będą już korpusowe. Wikłanie jest 12 snus na wszystkich czerwi, tak nie powinno być. Ten następny zrobię na 15, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Czyli będzie taki długi następny, na to będzie się nastawiało nadstawkę. To co widać będzie skrócone dotąd. Nozy będą cieńsze, także dziurowe trzeba mogły wychodzić na górę. Na to będzie szła nadstawka i później daszek. I daszek będzie wyższy. Ten jest fajny. Lekki. Zepsułem. Zepsułem daszek. Zepsułem daszek. Potem upaćkane. Nie wiem czy dobrze, czy nie będę się smarował. No i co? I teraz czekam na moje wkłady z czarnej pszczoły kampinowskiej, które tu wpuszczę. Ewentualnie jakiś rój się przypołęta. Czy dziurki wystarczą? Chyba wystarczą. Zwłaszcza, że jest tak, że w wentylacji za zatworem jest taka sporawa dziura, jak widać. O, to jest taka dziura, więc mogą, ponieważ to robią, fajnie przechodzić. Widać, że tu za dużo ocieplenia się nie włoży. Tyle tylko. Jakąś kołderkę z cianem się uszyje. Jeszcze. A może kiedy podbije trochę ten ul. Da się wyżej. Sprawdzimy. W końcu, że tu jest piśnia wodosporna. Także następny będzie krótszy i będzie z nadstawką. Nadstawka też na snozach. No zobaczymy, będą dwa, czy dwa typy będę miał. Ten drugi nadstawką będzie chyba po to,
żeby można było brać wcześniej miód. Bo wczoraj potrzebowałem trochę wosku na te snowy. I musiałem poobcinać wosk na snowy i musiałem poobcinać tam z jednego plastu kawał miodu, kawał i z drugiego, także nie ma szansy, przynajmniej tak jak teraz, wziąć miód. Jak to pokazują na filmach, że się bierze, odcina cały plaster miodny. Nie ma teraz całych plastrów miodnych. Jest normalnie plastry na każdych, jest trochę czerwiu, na jednym mniej, na drugim więcej, ale jest w całości. Jak dołożę tam kolejne snozy, to znowu przestanie czerwić na wszystkich, to się będzie wtedy miód będzie piekłana prawdopodobnie na jesieni, tak jak w kuszkach. Albo będziemy kroić po kawałku, albo wyciąć kawałek miodu z plastru. Czysta masakra. Chodzić mogę z każdej strony, bo się nie zmienia. Sam wykłanie odkręcę, zawiasy i daszek zdejmował ciężki, bo ciężki, ale będę zdejmował, bo wczoraj było źle. Także ul typowy dla amatora. Nie amatora ilości miodu, tylko amatora wiatr nie wziął. Nie poprzesuwał deszku, bo sobie leży luzem, nie jest tak zabezpieczony jak w warsztacie zwykłym, że na boki nie ma, bo jest fel. Tutaj. A ul jest zrobiony z 5 cm belek. Tutaj jest to już belka. Belki 4-metrowe. Ciąłem na kawałki, stolarz mi zrobił, żeby zachodziło. Nie jest na nic klejony, tylko skręcany, jak widać. To było potrzebne do tego, żeby ustawić. To zostało. Natomiast tu jest skręcany na śruby. O, konkretne śruby wchodzą w to. A jak ktoś chce zabudowę zimną, to sobie może o tu dziury. Masywna konstrukcja, ale żeśmy sobie z dziadkiem we dwóch dali radę, bo ciężkie drzewo jest, 3 lata się skoczyło, trochę proste, opalony, niemalowany. Tutaj dziury są kiepskie, ale są trudno. Drugi będzie daszek, minimum tyle. Minimum to, o, tak żeby było. I większy stos, jak tu. Tu jest trochę mały, ale pada, będzie spływać i śnieg. To chyba wszystko. Snozy są takie fikuśne bardziej, nieproste. Nie wiem, czy będą lepsze, czy nie, zobaczymy.
zobaczymy, jak sobie będą radzić pod tym. Może się okaże, że następne snazy zrobię płaskie. Z otworem na ten, ale zrobię płaskie. Także będę... Chyba, że te będą dobrze lepić. O, a to jest szaski zwykły. W końcu się ruszyły. Zaczynają latać. Wnuczka. 10:00. O, luks.